W sytuacji stresowej posługujemy się różnymi środkami zaradczymi, które pomagają nam redukować poziom hormonów stresu. Ważny jest sposób, w jaki odreagowujemy nasz stres. Chodzi o to, aby przez chwilę skoncentrować się na nowej czynności, odwrócić uwagę od źródła stresu i nie krzywdzić w tym czasie w sposób emocjonalny czy werbalny innych osób. Śmiech, szczególnie w obliczu różnych trudnych wyzwań, pomaga obniżyć ciśnienie i zredukować stres. Jeżeli nie potrafimy odpowiednio zareagować, kiedy ktoś narusza nasze prawa czy granice i próbuje wtargnąć na nasze terytorium, to jesteśmy mocno narażeni na stres. Jeżeli ktoś zachowuje się w stosunku do nas w sposób nieuprzejmy i niegrzeczny, to należy mu spokojnym i stonowanym tonem o tym powiedzieć. Jeżeli jakaś osoba bezpodstawnie nas krytykuje, to możemy w sposób uprzejmy dać jej do zrozumienia, że jej krytyka nie pomaga nam ani nie zachęca do zmian i że powinna ją sobie zachować dla siebie. Umiejętne, skuteczne wyrażanie własnych uczuć zapewnia zachowanie integralności własnych emocjonalnych granic oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb. Istotne jest nie tłumienie swoich prawdziwych emocji, ale danie im możliwości rozwinięcia się. Częstym źródłem długotrwałego stresu jest tłumienie emocji gniewu czy złości. Wyparcie gniewu i bierny stoicki styl reagowania wiąże się ze stresem fizjologicznym. Dlatego tak istotne jest konstruktywne wyrażanie gniewu i złości. Jeżeli doświadczamy negatywnych emocji, to warto się zastanowić nad przyczynami ich wywołania. Jeżeli uważamy, że inni ludzie powinni się zachowywać według zasad przyjętych przez nas, to zabieramy im prawo do własnego wyboru i narażamy siebie na stres wynikający z niezgodności oczekiwań co do zachowania innych z tym, co widzimy w rzeczywistości. Nie jesteśmy również w stanie przewidzieć wszystkich myśli i zachowań innych osób. Również stałe koncentrowanie się na przeszłych, bolesnych dla nas wydarzeniach wywołuje stres. Niezadowolenie z tego, co mamy, przejawiające się w codziennych naszych dążeniach, aby mieć więcej, osiągnąć w życiu więcej rzeczy, tytułów, pieniędzy, stanowisk, również rodzi stres. Zapracowanie i przemęczenie wywołane przeciążeniem zbyt dużą ilością obowiązków, których nie jesteśmy w stanie podołać w danym czasie, również powodują stres.